Znajdź dla siebie wygodne, spokojne miejsce, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał. Usiądź spokojnie, tak jak będzie ci wygodnie. Postaraj się wydłużyć kręgosłup, wyciągnąć czubek głowy w stronę sufitu. Poczuj, że kości pośladkowe mocno dociskają teraz do ziemi. Masz spokojne oparcie w ziemi. Poczuj swoją pozycję. Poczuj się w niej wygodnie. Jeżeli czujesz, że jest jeszcze coś, co możesz zmienić, żeby było ci jeszcze bardziej komfortowo, to śmiało zrób to teraz. Jeżeli czujesz się już spokojnie i bezpiecznie, możesz zamknąć oczy. Daj sobie czas na to, by pobyć przez chwilę z zamkniętymi oczami. Możesz spokojnie odłożyć dłonie na kolanach. Daj sobie czas na to, żeby poczuć swoje ciało, poczuć to, jakie ono jest w tej chwili. Spokojnie poczuj podstawę, na której siedzisz, która utrzymuje cię na ziemi. Poczuj swój kręgosłup, który wyciąga się teraz w górę, wydłuża się. Poczuj czubek głowy. Zobacz, że on również wyciąga się w stronę sufitu. Pozwól na to, by każdy kolejny wdech wydłużał twoje ciało. Czujesz, że każdy kolejny wdech sprawia, że twój kręgosłup jest jeszcze dłuższy, jeszcze bardziej wyciągnięty w stronę sufitu. Każdy wydech sprawia, że twoje ciało spokojnie się rozluźnia. Wdech wydłuża ciało, wyciąga czubek głowy w górę, a każdy spokojny wydech rozluźnia barki, rozluźnia całe twoje ciało. Postaraj się pobyć teraz przez chwilę ze swoim oddechem. Spokojny wdech wydłuża ciało, a spokojny wydech rozluźnia. To medytacja spełniania marzeń i osiągania twoich celów. Aby podejść do niej w pełni, postaraj się najpierw oczyścić z tego, co jest ci już niepotrzebne. Weź głęboki, spokojny wdech i pozwól sobie na to, by wraz z wydechem pozbyć się wszystkich niepotrzebnych ci już przekonań i przeżyć. Spokojny wdech i spokojny wydech może być przez usta. Spokojny wdech i wraz z wydechem puszczasz wszystko to, co jest ci już niepotrzebne. Spokojny wdech i na wydechu odpuść wszystko, co nie jest w zgodzie z tobą. Spokojny wdech. Wydech, odpuść to, co nie daje ci już radości. Każdy kolejny wdech otwiera ciało. Każdy wydech pomaga ci oczyścić z tego, co jest już niepotrzebne. Spokojne wdechy i wydechy.
czujesz, że masz teraz dużo siły i miejsca na swoje nowe plany i marzenia. Masz otwarty, kreatywny umysł. Wiesz, że teraz możesz zacząć kreować wszystko po swojemu. Spokojne wdechy i spokojne wydechy. Wyobraź sobie teraz maleńkie ziarenko. Możesz wyobrazić sobie, że trzymasz je w dłoni. Daj sobie czas, by przyjrzeć mu się uważnie. Dobrze wiesz, że każde takie małe ziarenko ma w sobie niesamowitą moc kreacji. Wiesz, że takie maleńkie ziarenko wraz z upływem czasu potrafi zmienić się w ogromne drzewo. Każde takie ziarenko ma w sobie ogromną siłę. Możesz wyobrazić sobie teraz, że przytulasz to maleńkie ziarenko do swojego serca. Możesz dzięki temu podzielić się z nim wszystkimi swoimi pragnieniami, marzeniami i planami. Słuchaj teraz swojego wewnętrznego głosu. Słuchaj serca. Ono podpowie ci, co jest teraz dla ciebie ważne i wartościowe. Pytaj siebie, pytaj swojego serca, co jest teraz dla ciebie ważne, co jest najważniejsze, jakie ogromne marzenie chcesz spełnić. Może to będzie coś dużego, może coś małego. Słuchaj tego, co podpowiada ci twoje serce. Słuchaj swojego serca i dziel się swoimi planami ze swoim maleńkim ziarenkiem. Wyobraź sobie teraz, że postanawiasz zasiać swoje ziarenko. Znajdujesz dla niego najlepsze miejsce. Znajdujesz dla niego żyzną, piękną glebę. To takie miejsce, w którym jest odpowiednia ilość deszczu i słońca. Wiesz, że znajdujesz idealne warunki do rozwoju twojego ziarenka. Siejesz je tam i przysypujesz delikatnie piaskiem. Podlewasz. Dajesz mu masę swojej miłości i energii. Spokojnie patrzysz na to, jak się rozwija. Czujesz promienie słońca, które delikatnie budzą twoje ziarenko do życia. Widzisz, jak ono delikatnie kiełkuje. Jest maleńkim, zielonym, nieporadnym listkiem. Ale wiesz, że ten mały listek ma dużo energii i chęci do życia. Opiekujesz się nim. Podlewasz.
nawozisz. Dbasz o nie i chronisz. Dbasz o to, by twoja mała roślinka miała wszystko to, co potrzebne. Pracujesz nad nią. Widzisz, jak twoja maleńka roślinka rośnie w oczach. Widzisz, że zielone, malutkie pędy zmieniają się w małe gałązki. Cieszysz się z tego. Cały czas dbasz o swoją roślinkę. Podlewasz. Pielęgnujesz. Cały czas pracujesz nad swoją roślinką. Widzisz, że małe gałązki powoli zamieniają się w potężne gałęzie. Pojawia się potężny, zdrowy pień. Widzisz przed sobą ogromne, silne, pełne życia i zdrowe drzewo. To efekt twojej pracy i siły maleńkiego ziarenka, jego chęci do życia, jego chęci do rozwoju. Czujesz radość i dumę z owocu swojej pracy. To drzewo jest twoim dziełem. Wiesz, że dokładnie tak samo jest z twoimi marzeniami. Masz zdolność do ich spełniania. Masz wszystko to, czego potrzebujesz. Możesz bez problemu zmienić maleńkie ziarenko w ogromne, silne drzewo. Wystarczy tylko odrobina czasu i twojego zaangażowania. Wszystko, absolutnie wszystko jest możliwe. Pomyśl o swoich marzeniach i poczuj, że są dokładnie takimi samymi małymi ziarenkami, pełnymi mocy i chęci do rozwoju. Potrzebują jedynie twojej opieki i pracy. Pamiętaj, że wszystko jest możliwe. Pobądź jeszcze przez chwilę ze swoim uczuciem. Przyjrzyj się raz jeszcze swojemu drzewu, które jest owocem twojej wizji i pracy. Czuj ogromną dumę. Czuj radość z tego, co udało ci się stworzyć. To jest twoje drzewo, owoc twojej pracy. Dokładnie tak samo jest z twoimi marzeniami. Każde marzenie było kiedyś maleńkim ziarenkiem. Dzięki twojej pracy i opiece stało się ogromnym drzewem. Powoli, bardzo delikatnie wróć do swojego oddechu. Daj sobie czas na spokojny, odrobinę głębszy wdech i wydech.
pozwól sobie na to, żeby wdech i wydech obudził Twoje ciało. Spokojny wdech. Spokojny, długi wydech. Spokojnie poczuj całe swoje ciało. Poczuj swoje stopy, nogi, pośladki. Poczuj brzuch, klatkę piersiową. Poczuj cały kręgosłup. Poczuj swoje barki. Poczuj obie ręce, obie dłonie. Poczuj swoją głowę, czubek głowy, twarz. Czuj całe swoje ciało. Daj sobie jeszcze czas na kilka spokojnych wdechów i wydechów. Gdy poczujesz chęć, możesz się jeszcze na chwilę położyć. Możesz też spokojnie otworzyć oczy. Thank you.